Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Przychodzimy do Was z wrap-upem z kwietnia. Tak, i będzie zaległym. Trochę dłuższy niż zazwyczaj i pewnie Wam się tutaj gdzieś w tle będzie przywijał nasz nowy gość, którym się opiekujemy. Więc jak go zobaczycie już, to Wam opowiemy trochę więcej, jak się raczy tutaj pokazać, bo na razie zwiedza sobie ciągle. I co, mamy sporo komiksów jak na nas, prawda? Tak. Chyba każdy z nas ma... Ja mam trzy, ty masz dwa. Ja mam dwa, więc to jest dobry miesiąc pod względem komiksów. Okej. To i co? Ja zacznę. Tak, zaczynaj. Od komiksu też od zacznę. Od komiksu, dobrze. Wszystko w porządku. Omawialiśmy go już przy poprzednim wrap-upie, ponieważ Julcia czytała go... Miesiąc wcześniej. Miesiąc wcześniej. Ja z jej polecenia, a i też stwierdziłem, że jest króciutki, więc będzie w sam raz na taką szybką lekturę. I co? Jak oceniasz? Oceniam bardzo dobrze. Uważam, że jest fajnie napisany dla takich osób, które potrzebują, a nigdy się nad tym nie zastanawiały, okay, albo bały się zastanawiać. Bo tutaj mamy tematykę diagnozowania depresji, tak? Tak. Czy ogólnie psychicznych schorzeń. I jest więc to ważny bardzo temat. Taki przyziemny sposób. Wiadomo, jak ktoś interesuje się taką właśnie, nie wiem, psychologią i wie coś więcej na temat depresji, no to nie jest książka dla niego. To jest dla osób, które dopiero zaczynają zgłębiać ten temat. I pojawia się tutaj nasz gość. Mamy kotka do opieki. Jest przyjdziesz to... tutaj, żeby się pokazać, czy nie? Jest to kotek rasy Maine Coon. Tak. Jest bardzo duży, jest bardzo młody, bo ma pół roku. Mniej więcej, tak szacujemy, bo na aplikacji było napisane, że jest kociakiem, więc podejrzewam, że tak do pół roku jest to i szacowane. Nazywa się tak jak mój kot, bo jest to miś. Misiek. Mm-hmm. Jeszcze pewnie gdzieś się cute pokaże, nie będziemy go na siłę podnosić. To ja może też przejdę do komiksu. I to będzie komiks, który jest bardzo wielkim formatem i obszerny niesamowicie. Tak się prezentuje. Wszyscy, którym ufam, Tommy Parrish. I to jest komiks, który jest bardzo dziwaczny, ale ma w sobie coś takiego przyciągającego. Mamy tutaj w sumie dwie główne bohaterki. To już opowiadałam Wam, że jest dziewczyna, która pisze poezję i dziewczyna, która jest fanką tej pierwszej. No i zawiązuje się tam relacja między nimi, czyli moje ulubione zdanie. I pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda. Moja ręka jeszcze nie domaga. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to pewnie wiecie, że to był bandaż, ale teraz w tym bandażu chodziłam non-stop i już jest tak ciepło na dworze, tak, że już mam takie wręcz odparzenia miałam, więc musiałam poczekać trochę chwilę. I znowu go nałożę za chwilę, pewnie jak skończymy nagrywać. No i ten komiks, wiem, że jest jeszcze jakiś inny pierwszy komiks tej osoby autorskiej, Kłamstwo i jak to robimy. Tak, i bardzo dziwaczny na pewno, bardzo specyficzny, tak jak widzieliście po kresce, po tych kolorach, po takim perelowskim klimacie. Jak chcecie czegoś więcej i trochę takiego bardziej mięsa, to zdecydowanie znajdziecie na Instagramie całą recenzję, ale tutaj już nie będę się rozwodzić po raz kolejny. Tak, na szybko. To ja już wyjdę z komiksów. Ale możemy pokazać co ten, co razem dobrze czytaliśmy. No to... To jest jedna z dwóch pozycji, którą razem przeczytaliśmy w tym miesiącu. Jest to An Ordinary, co omawialiśmy przy niedawnym book haulu, że tak, jest to o szkole dla superbohaterów, znaczy w świecie superbohaterów. Właśnie nawet nie do końca superbohaterów, tylko osób, które mają supermoce. Dobra, nie? W naszym świecie to byliby superbohaterowie, więc tak, stąd tak taka... no, mało treści takiej fabularnej, bardziej tak obyczajowo, jak wygląda życie w takiej szkole, jak nasz główny bohater zmaga się z problemami jako osoba, która nie ma tych mocy. Tak. I właśnie tu tak wchodzi trochę taka, niby mamy motyw fantastyczny, ale bardzo to wchodzi w taką obyczajówkę. Kotek tutaj w tle je, więc przepraszamy za dźwięki. Ja chcę powiedzieć, że mi się dużo mniej podobał niż Kubie, zdecydowanie. I dla mnie był taki trochę nijaki. Chyba oczekiwałaś coś więcej. Chyba tak. No tutaj mało było zaburysowanej tej fabuły, bardziej takie po prostu rzucone ziarenka i sobie zbierajcie sami i patrzcie, co się dzieje i próbujcie sami rozkminić cały background tego świata. Ja nie po to tutaj przyszłam. Czekam na drugi tom i na kolejne, jeśli są, bo nie ja wiem. Ja myślę, że... Przy na kolejnych tomach, jeśli będzie podobnie, to po prostu to nie będzie dla ciebie. Właśnie myślę, że może stanie się dla mnie, bo też nie odrzucam tego od razu, przez to, że pierwszy tom był średni. Chciałabym po prostu czegoś więcej i mam nadzieję, że kolejny tom mi to dadzą. Ja myślę, że tutaj jest podobny case co w Heartstopperze, gdzie osoba autorska po prostu sobie wymyśliła zarys taki fabularny, tak jak w Heartstopperze mamy dwóch chłopaków, którzy się sobie zakochują.
Tak, tutaj takim pomysłem jest chłopak bez mocy w szkole dla ludzi z supermocami. I po prostu, wiecie. Przyjaźniący się z najsilniejszą dziewczyną, która Tak, w i tej tak szkole jest. kafelek po kafelku to zaczęło rozrastać się w umyśle autora, że stworzyło jakąś większą historię, którą mamy właśnie w papierze. No to prawda. To co, teraz twoja kolej w takim razie. Tak, bo ja mam książek bardzo dużo. To jest. A wszystkie masz w papierze? Tak, Mamy to coś. jest top miesiąc mój chyba w czytelnicy. Przeczytałem 11 książek, co uważam za wynik mega dobry. I przeczytam romans Let's Get Textual, chyba jedyny jak tak patrzę. Tak. I to jest romans o pomyłce telefonicznej, gdzie osoby przez przypadek się ze sobą umawiają. I to jest fajne. Jak piszą ze sobą te SMS-y, to jest zabawnie, jest angażująco, ale jak wchodzimy do tego normalnego świata bez SMS-ów, to coś tu jest nie tak. Finalnie myślę, że nie spodobało mi się to tak, jakby mogło mi się spodobać. I zdecydowanie czegoś mi brakowało w końcówce, że pierwsza część tak bardzo sprawnie mi poszła, a potem trochę się męczyłem A przy myślisz, że mi czytaniu. by się bardziej spodobało niż tobie? Myślę, że tak. Może ja jestem zbyt wymagającym czytelnikiem, jeśli chodzi o romanse. Słuchajcie, ten miesiąc jest wyjątkowy, bo Kuba miał romans, a ja nie miałam ani jednego romansu, gdzie w zasadzie to jest większość moich przeczytanych książek w każdym miesiącu. Ale najbliżej do romansu jest tutaj Niezapominajce od Kerstin Gier. I mamy tutaj, można powiedzieć, że portale, przenoszenie się między wymiarami. Tu znowu widzicie kotka, ogon i uszy. Dziwaczna książka. Ja do samego końca, do tych ostatnich 100 stron, nie byłam przekonana w 100% do niej. I w sumie te 100 stron uratowały trochę. Nie tak stuprocentowo, ale faktycznie sprawiły, że miałam większą frajdę z czytania i coś się zaczęło dziać w końcu, bo ta pierwsza, nawet nie połowa, tylko 3/4 książki były takie miałkie, takie nijakie, więc ta setka ostatnia ją faktycznie uratowała i czekam na kolejne tomy. Wiem, że tutaj już jest zapowiedź, chyba wam też pokazywałam w Bookhaulu Niezapominajki, drugi tom. I ja dałam jej finalnie 6 na 10, bo No, to był zabrakło początek. czegoś, tak, zdecydowanie. Gdyby wszystko było w takim klimacie, jak te ostatnie 100 stron, o których cały czas mówię, no to zdecydowanie mogłoby być 8 na 10 nawet, bo to już chyba nie jestem takim faktycznie targetem tych książek od Bardzo możliwe. Kerstin, ale mega ciekawa przygoda i naprawdę jestem bardzo, bardzo zaciekawiona tym drugim tomem. Myślę też, że gdybyś była osobą, która robi DNF-y, to na tym byś zrobiła. Skoro trzy Mogłabym, czwarte książki do ciebie nie mogłabym. przemawiało, to jakbyś była taką osobą, no to byś po co mam się męczyć Znaczy, ja dalej? robię DNF, ale bardzo rzadko, nie? No, czyli bardziej nie robisz niż robisz, kochanie. Ale jakby coś faktycznie takiego było, no to. Ja nie mówię, że nigdy, tylko No tak. zazwyczaj. No dobrze, to teraz twoja kolej. The Songs You Never Heard też jest książką, którą już wam pokazywaliśmy tutaj, czyli w dużym skrócie opowieść o muzyce, siostrze znanego piosenkarza, która też chciałaby bawić się w muzykę. I uważam, że bardzo fajnie to wyszło. Bardzo mi się podobała. Chyba dałem 5 na 5, ale nie umiem, nie mógłbym wam powiedzieć dlaczego. Bo książka jest dobra, to na pewno, ale myślę, że nie każdy znalazłby w niej takiego 5 na 5 jak ja. Ja myślę, żeby Że mi się średnio też tak spodobała. myślę. No. Więc to nie jest obiektywnie najlepsza książka na świecie, ale miała w sobie coś takiego, co do mnie przemawiało, co mnie kupiło, co mi się bardzo podobało. I po prostu świetnie się bawiłem, przeżywałem to wszystko razem z bohaterkami. I no, topka dla mnie tego roku. Moja Fajnie. subiektywna Bardzo fajnie. opinia. Więc jeśli lubicie historię o spełnianiu marzeń, jeśli lubicie muzykę, książki o muzyce, to ta książka na pewno wam się I spodoba. taka ona jest, mi się przynajmniej tak w głowie jawi, jako taka delikatna, taka Tak. właśnie bez romansu, tak jak wszędzie teraz są te Tak. romanse wciskane W i sensie jest te. wątek romantyczny, ale to nie jest główny wątek, wiecie. To jest taki po prostu normalny, ludzie wchodzą w relacje, No tak. ludzie mają uczucia, więc to nic dziwnego. I uważam, że ten wątek romantyczny tutaj jest bardzo fajnie, ciekawie poprowadzony, co też bardzo mi się podobało, jak cała książka. Okej, okay, to u mnie będzie coś w ogóle z drugiego końca przekroju. I mamy tutaj Powrót Wojowniczki, czyli drugą wydaną w Polsce książkę Angeline Boulay. Nie mam pojęcia, czy dobrze przeczytałam. Czyli autorki Córki Strażnika Ognia, którą pokochaliśmy 2 lata temu? Tak.
Bo to zaraz po zaręczynach Tak. naszych ona wychodziła. 2022, pamiętamy. I tamta była nieziemsko dobra. Naprawdę była świetna. Ta stoi pół stopnia niżej, ale jest też mega, mega dobra. Tutaj mamy wątki takich rdzennych mieszkańców, którzy chcą ratować swoje. Wiecie, że zostało im odebrane coś lub ich przodkom i teraz to próbują sprzedawać albo mają w muzeach i chcą odebrać te swoje na przykład artefakty religijne. Tutaj cały czas ten kotek się Robi dziwne rzeczy, więc szwenda, tak tak. patrzę i go pilnuję, bo wchodził tam, gdzie wchodzić nie powinien. Więc się Nie od... wchodził, on tutaj siedzi tylko na podłodze. wchodził, wchodził. Obczajał tylko, czy może. Dobrze, to się No, zmieści. ale naprawdę bardzo dobre książki. Lepiej czytajcie, jeśli macie w planach obie, no to faktycznie najpierw córkę, później wojowniczkę, bo możecie sobie trochę Ale zaspoilerować. też chyba tak naturalny bieg chronologiczny jest, że tamta była wcześniej niż ta. Tak. Więc. No tutaj główna bohaterka poprzedniej książki ma 30-40 lat. 30 może A tam bardziej. miała mniej. No właśnie. Była Więc nastolatką chyba bardziej, wpadającą w co myślisz? osiemnastkę. Tak, tutaj mamy jej Siostrzenicę. siostrzenicę, tak, siostry dzieci. Chodź i pokaż. Chodź, nie chcesz? No dobrze, dobrze. O, widzicie troszkę. Kicia jest duża, ale nie jest wysoka, więc się nie mieści w naszym kadrze. Ale ogon się czasami pojawi. To teraz Tak. twoja kolej, co Tak, patrzę wybierasz? sobie, to przeszliśmy przez romans i obyczajówkę, tak można nazwać, więc wpadnijmy na chwilę w fantastykę i zaczniemy od naszej rodzimej autorki, wszystkim znanej i kochanej Anety Jadowskiej i Ropuszek, czyli Ja pokażę zbiór tutaj. opowiadań, Haka, który piękno. jest Trzymaj, bo takim moja ręka. O. rozwinięciem, dokończeniem, ciężko to nazwać, Dopełnieniem. taką ciekawostką może nawet. Wiecie, są opowiadania, które... dzieją się przed, po lub w trakcie całej serii o Dorze Wilk. Więc jeśli dopodobała Wam się Dora Wilk, to uważam, Ale że też to inne jest. wszystkie tam są zamieszczone. Tak, ale w głównej mierze to o Dorę chodzi. A no, no w sumie tak, bo ty już Więc skończyłeś. pojawia się też wątek Witkaca i Właśnie. jest tutaj Witkacy. coś, Witkacy, co no. można chyba, nawet sama autorka mówiła, nazwać takim wstępem do trylogii szamańskiej, O, coś ciekawe. takiego. Ale wiecie, tu są zupełnie takie normalne rzeczy, a są na przykład w jednej z części bohaterowie, tak poboczni powiedzmy, rozwiązywali jakąś sprawę, która była poza Dorą, i tutaj jest właśnie, jak oni rozwiązywali tą sprawę, O, jak to się działo. super, super. Więc to jest bardzo ciekawe i też jest jedno takie totalnie odklejone, moim zdaniem, gdzie autorka nawet mówi, że napisała to Tak for o. fun, dla zabawy. Ponieważ wszyscy bohaterowie i świat znany nam z cyklu dzieje się na Dzikim Zachodzie. Wiecie, jest jedno opowiadanie o tym, jak Zarąbiste. Dora Wilk, która jest detektywką w sadze, jest szeryfem w miasteczku na Dzikim Zachodzie. No, świetna Świetne. sprawa. I pojawiają się znane i lubiane postacie. A pokaż ten harmonogram, bo tu jest taka rozpiska, które Nie. opowiadanie kiedy powinniście czytać, jeśli chcecie tak 100% chronologicznie iść. Muszę znaleźć. Tutaj było chyba. Właśnie zgubiłem. Czekaj, z tej strony. Mamy tutaj Dorę Wilk, Witkacego i opowiadania z Ropuszek. I po prostu, jeśli chcecie się bawić w takie rzeczy, Bardzo to dużo tutaj macie możecie. tego. Ale no Aczkolwiek. już nieaktualne, w sensie trzeba by było dopisać bardzo dużo tutaj, żeby to było wciąż, Tak. No że wiadomo, to faktycznie w jest tej na moment kolejności. powstawania tego, chyba w 2020 był dodruk. Pierwszym. No, więc już trochę lat to ma. No. Ale myślę, że nie odczułem tego. Czytałem te opowiadania, znaczy słuchałem właściwie, ciągiem i każde opowiadanie jest poprzedzone notką właśnie od Okej. autorki, że to opowiadanie dzieje się między tym tomem a tym tomem i jest o tym i o tym. Fajnie. Więc... Ja lubię chronologicznie, więc wolałabym Ale czytać. wiesz co, tutaj jest to Przepraszam, nie jest głupich włosów. fajnie. Fajne są smaczki, jak w jednym tomie pojawia się dwójka nowych bohaterów, która jest w sobie zakochanych, i to trochę jest jak z Romeo i Julia, taka zakazana miłość, powiedzmy. I tutaj jest opowiadanie, jak oni się poznali Poznali. i jak się zakochali w sumie. Więc dla ciebie, która jeszcze nie zna tych bohaterów, to nie będzie tak angażujące, jak w momencie, Okej, kiedy już okej. znasz
ich z cyklu. Ale mogę Tak bym sobie powiedział. robić już, wiesz. No ja Możesz. lubię tak chronologicznie iść zawsze, jak są te tomy 0,5 i tak dalej, to i tak zawsze to czytam jako pierwsze, a nie pierwszy tom i później w kolejności pisania tak jakby. Okej, to może ja przejdę do kryminału, tak można powiedzieć, thrillera młodzieżowego, czyli The Reunion. I mamy tutaj bardzo ciekawy case. Mi się od razu trochę skojarzył z Agatą Christie i nie było już nikogo. Mamy tutaj rodzinę, która wyjeżdża chyba do Meksyku, żeby świętować zaręczynową imprezę. No, członków rodziny. I zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że wcześniej zostały porwane jakieś dziewczyny przez prawdopodobnie ludzi pracujących w szkole surferskiej. Nagle zaczynają się dziać mega, mega dziwne rzeczy. Były rzeczy, które mnie irytowały w tej książce zdecydowanie. Na przykład to, że cała fabuła opierała się na tym, że dwie grupy bohaterów musiały ze sobą porozmawiać, żeby osiągnąć cel i żeby to wszystko się tak ładnie spięło. I oni co chwilę ktoś im przerywał, ktoś. To jest najgorsze. Właśnie tak, że no, dosłownie co chwilę było coś takiego, że albo nie mogą porozmawiać, bo ktoś im przerywa, albo ktoś ich woła, albo ktoś przychodzi. I dosłownie cały czas, praktycznie całą książkę. I to było takie irytujące, bo wiedziałam, że jak już tych dwóch bohaterów, albo ta trójka bohaterów, bo to były dwie osobne jednostki, już zostaje sama, już jest pole, żeby porozmawiać, to się do tego nie dojdzie. I tak było, cały czas. Nie będę zdradzać, jak się to skończyło, ale to była naprawdę dobra książka. Bardzo mi się podobała. Ciekawe były plot twisty, jakieś takie smaczki interesujące, ale na pewno odrobinki jej zabrakło, mogła trochę inaczej być poprowadzona. Ja finalnie dałam chyba 8 albo 9 na 10. No i było nie super. Nie było tak źle. No, nie, no to są takie już, wiesz, małe psztyczki, które gdzieś tam coś mi nie pasowało, ale nie tak, że to wpływa na cały odbiór książki. Dobrze. Ja pozostanę w klimatach fantastyki i mam Oblężenie i nawałnicę Leigh Bardugo, czyli Bardugo, czyli drugi tom Cienia i Kości. I uważam, że ta seria jest całkiem równa. Tak? Tak. No nie powiem o czym jest, bo nie. Ale w mojej głowie ja to sobie bardzo zestawiam z Mroczniejszym odcieniem magii od Wisła, gdzie pierwszy tom po prostu top of the top, a każdy Później. Kolejny to po prostu zjazd, jak wiecie, na kolejce górskiej, gdzie najpierw się wjeżdża, jesteście na szczycie i po prostu myślicie, wow, ale piękne widoki, a potem zjeżdżacie w dół i już nie jest tak ładnie. Także tutaj z kolei nie mam tak, że pierwszy tom był wybitny, tak jak tam, już tylko był dobry. Ciężko ale drugi tak tom napisać, też uważam. Jest dobry. I to jest najważniejsze moim zdaniem, że trzyma poziom. Więc jeśli wam się spodobał pierwszy tom, to drugi też wam się spodoba. Raczej nie będziecie mieć czegoś, czym się zawiedziecie. Więc myślę, że to mogę powiedzieć o tym. Bo więcej wam nie powiem, bo będą spoilery, a nikt ich nie lubi. Teraz pokażę wam znowu komiksy, już ostatni w tym bookhaulu. Ja mam tutaj komiks W lesie. Jest to komiks na podstawie jakiejś książki, ale nie widziałam, żeby była wydana w Polsce niestety. Jest to komiks post-apo i miał naprawdę bardzo ciekawy case, fajny pomysł, spoko wykreowanych bohaterów, ale momentami były tak dziwne sceny. Tak nie do końca do czegoś prowadził moim zdaniem. Taki był, że czegoś mu znowu brakowało. Mam w ogóle sierść wszędzie kotka, naszego, nie naszego, ale też tak samo co chwilę drapie się po oku, bo chyba coś mi tam wleciało. Kawałek sierści. Tak, więc będzie zaraz akcja ratunkowa mojego oka, jak skończymy. Ale uważam, że jest fajną pozycją i warto się nią zainteresować. Mamy tutaj dwie siostry, które tracą rodziców i zaczyna się jakaś epidemia, jakaś rzecz się dzieje na świecie, która sprawia, że nie ma prądu, że jest ogólnie bardzo ciężko się gdziekolwiek dostać. Niby gdzieś tam jest jakaś pomoc, jest lepiej, ale trzeba tam iść, a trzeba iść XXX kilometrów, to chyba są Stany, więc wiadomo, jak tam odległości wyglądają i nikt nie wie, co się dzieje. No, po prostu każdy stracił swoje dotychczasowe życie. No i trzeba sobie jakoś radzić i czekać na polepszenie sytuacji. Wszyscy mają nadzieję, że jeszcze się uda, jeszcze coś się zmieni. No, ale musicie sami się przekonać, czy się faktycznie zmieni. Dziwaczne sytuacje tutaj były. Szczególnie jedna między siostrami.
była dla mnie. Nie wiem, nie wiem. Nie Jak wiesz, co powiedzieć. czytaliście, to napiszcie mi, co wy uważacie o tej scenie, bo pewnie od razu wiecie, o którą mi chodzi. Ale ogólnie myślę, że 6,5 na 10 albo 7 na 10, bo naprawdę chyba nie czytałam w ogóle nigdy komiksu post-apo. Myślę, że mało jest takich. No, więc Więc. fajnie, że powstał i mam nadzieję, że będzie tylko więcej i tylko lepsze, bo post-apo always in my heart. Tak, więc płynnie przejdziemy z postapokaliptycznych powieści do dystopii, A ponieważ może mam utopii? tutaj Thunderheada i Żniwo, czyli drugi i trzeci tom Kosiarzy. Zostałem Daj jedno. zmotywowany przez samego siebie, żeby je w końcu przeczytać po 4 latach. No bo Kuba czytał pierwszy tom w Dwadzieścia, 20 roku. tak, więc 4 lata już prawie minęło, a W zasadzie to mijałby za mieliśmy chwilę. jechać na targi, spotkać się z Neilem Schustermanem, więc pomyślałem, że wypadałoby już znać tą serię, bo będziemy pewnie stać w kolejce, ludzie będą tam znać tą serię, więc no słabo by było, jakby omijały mnie te wszystkie spoilerowe rozmowy. W finale takich nie było. Ale nie mogły być, No mogły, mogły być i tak. to był case. I bardzo mi się podobało. To po prostu przeczytałem te dwie książki, Ile to które się mają naraz, bardzo nie? dużo stron. To chyba 600? 2-3 dni, mając 38 stopni 700 gorączki. prawie. 700. I wiecie, ja ledwo czytałem, ale nie mogłem przerwać. Nie mogłem się od Aha. tego oderwać. To jest tak dobrze napisane, tak trzyma w napięciu. Który Kocham. tom ulubiony? Drugi. O, mój też. Uważam, że drugi ma najciekawsze rozwiązania, najwięcej się dzieje, największe ma plot twisty i po prostu jest pikiem Kosiarzy. Ja lubię tą postać. Jak on się nazywał? Wiesz, o który. Grayson chyba. Tak? Tak. Tolivard Grayson. O, Coś takiego. Toliver, Toliver. Tolliver. To jak czytaliście, to wiecie No, oczywiście, o kogo jego chodzi. wątek jest super. Na początku On jest taki. czytacie to i macie takie, kto to jest? Ja chcę No. czytać o kosiarzach, nie? A A później później. macie tak, aha. Jego wątek jest tak mocny, że po prostu miałem ciarki i jedna scena po prostu Powiedz mi później sprawiła, jaka? że praktycznie się popłakałem tam i tak mnie to zmiotło z planszy, nie? Że po prostu byłem w takim szoku ciężkim i uważam, że to jest świetne. Jeśli czytaliście pierwszy tom, to nie bądźcie jak ja, nie Nie czekajcie czekajcie 4 lat. 4 lat na czytanie drugiego i trzeciego, tylko najlepiej Teraz. teraz, Skończcie to, co tak. czytacie i po prostu to Tak, zacznijcie. bo warto. Naprawdę, Zdecydowanie. podziękujecie mi potem. Jak wszystkie książki Neila Schustermana, moim zdaniem. To jest autor top of the top. I co? Słuchajcie, mieliśmy już książkę w lesie. To teraz będzie w ciemnym, mroźnym lesie. Ja Tak się też to dzisiaj czytałem. zgrało. Właśnie, więc proszę Właściwie trzymaj. słuchaliśmy to wspólnie w audiobooku. Tak. No i co możemy powiedzieć? To była nasza, twoja pierwsza, Twoja też. twoja Rutwer, moja też, ale to był mój Reread. re-listening. Okej. Okay. Mi się bardzo podobało. Nie spodziewałam się, że aż tak mnie Rutwer wciągnie i tak mi się spodoba, bo ja z kryminałami mam mieszaną relację, bo ja się trochę boję. I często, no właśnie, i często niestety te kryminały są dla mnie takie, że jak czytam, to bywa za mocno i bywa tak, że za dużo sobie wyobrażam, za bardzo się skupiam na tych scenach Bardzo trzymają w jakichś. napięciu też. Tak. Więc ja na przykład wieczorami nigdy kryminałów nie czytam ani nie słucham, a tutaj było tak interesująco, tak fajnie ta autorka podrzucała nam takie zagadki i takie poszlaki, że hej, tutaj wiecie, jak się mega skupicie na tej książce, to będziecie w stanie powiedzieć w zasadzie od samego początku Tak. prawie, myślę, że tak po 100 stronach, kto jest tym głównym złym. Tak, bo to jest, uważam tutaj fajne, że mamy wprowadzenie do tego, co się stało, tak przez pół książki może, Cały a czas są sceny takie przerywane. no tak, ale Czy w nie o pewnym tym? momencie ta retrospekcja się kończy i mamy już Aha. tylko współczesność, więc wiemy już wszystko, co Tak. wiedzą bohaterowie i na podstawie tego jesteśmy w stanie wysnuć pewne wnioski. I to mi się tu podobało, że to nie czeka do samego końca tylko po to, żeby cię zaskoczyć, No tak. tylko daje ci szansę na wymyślenie tego samodzielnie. I uważam, że to jest super. I jeśli ktoś to przewidzi, to uważam, że to nie jest przewidywalna książka, tylko dobrze napisana, że mogłeś sam na to wpaść, że to nie bierze się Albo że znikąd. ktoś jest spostrzegawczy, nie? Tak, dokładnie. Już oboje jesteśmy po kolejnej książce Rutwer i ja innej, Kuba innej. Ale I to jest która w następnym lepsza? Ale wrap-upie. powiedz tylko, która lepsza? No Oj, to możesz nie jest. mówić, którą czytałeś, ja też nie powiem. To jest za trudne pytanie. Nie, ja ci Okej, tak nie powiem. okay.
To u mnie też są bardzo równo, ale ta druga, którą czytałam, jest chyba odrobinkę wyżej, bo chyba bardziej się Tak, zaangażowałam. moja opinia jest bardziej skomplikowana, więc bardziej się rozgadam już po prostu w majowym Okej, wrap-upie. okay. To proszę, następna twoja książka. Następną moją książką już Przedostatnia. wchodzimy w science fiction, ale jeszcze z humorem. I mamy tu akurat wydanie w dwóch częściach, ale ja czytałem tylko Restaurację Znaczy na dwa tomy końcu w jednej wszechświata. książce. Tak, i czytałem tylko ten pierwszy, Restaurację na końcu wszechświata. I uważam, że jest słabszy niż pierwszy. Jak Kot właśnie pierwszy wkłada łapę do miski z wodą. myje łapki, Moje może po łapki. jedzeniu jest. Tak. No Jak mów. pierwszy tom uważam za super zabawny, wybitny momentami, No, jest świetny. tak tutaj to już tak moim zdaniem trochę nie działa. Niższy poziom? Tak, że trochę nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza. I jak jeszcze w pierwszym tomie nie wiedzieliśmy, dokąd to wszystko zmierza, to było to tam tak lekko, tak luźno, że mnie to nie obchodziło. No, Podróż jest przygodą, tak. a nie cel. Jak trzyma książkę, nie mogę. A tutaj zabrakło tego czegoś. I są żarty fajne, ale też nie, trochę powtarzalne może. Okej. Więc trochę mi to opinie spadło, ale jestem ciekaw, czy kolejny tom, trzeci Okay. będzie też spadkiem w dół, czy jednak wrócimy do pierwszego tomu i będzie super. No właśnie. U mnie z kolei będą dzienniki, tak można to nazwać. Ja sama do końca nie wiem, jak to wygląda, bo mamy tutaj dwóch autorów, a chyba jeszcze trzeci jest narratorem, Ja wiem, ja to więc. czytałem o tym, jak to powstało. Ja też coś. To O, jest na chyba będzie podstawie 100%. dzienników prawdziwego badacza, czyli nasz główny bohater, który jest równocześnie narratorem, jest postacią historyczną, on Tak, naprawdę tak. istniał i to jest naprawdę na podstawie jego dzienników, bo jego rodzina współczesna poszła z tymi dziennikami do Autora, no, autora, Jakobsena, do nie? Roya Jakobsena i mówią: patrz, mamy tu takie. Weź to też tak napisz, żeby to fajnie było, bo to fajna książka by z tego Historia. wyszła. I on tak zobaczył te dzienniki, stwierdził: Oho. świetne. Więc Ci, haj za nas. przepisali trochę te dzienniki, trochę pewnie Wzbogacili jakoś o. wzbogacili. I tak to wygląda. Taka jest Na geneza. początku trochę mnie nudziła ta książka i była taka monotonna strasznie, ale jak już dotarli na tą wyprawę, na tą Syberię, to zaczęło się robić mega ciekawie. Zaczęło się robić intrygująco, różne rzeczy się działy, Ciekawe. różne misje, no chyba naprawdę zaraz będzie skok na stół. No jednak nie. Mamy Na chłopcy. różne tutaj ilustracje, szczególnie motyli, ale też mamy, no na przykład tutaj mamy jakiegoś człowieka, pewnie tubylca. Jakieś krajobrazy, jakieś też dzikie zwierzęta w stylu jakieś na przykład jelenie i tak dalej. Więc cała książka jest pięknie ilustrowana. I właśnie najwięcej jest tych motyli, które też tutaj na okładce mamy. I wzruszała mnie momentami ta książka, była taka, no, trochę ciepła na Bardzo serce, ale trzeba przebrnąć przez ten początek, który tak, jest taki żmudny. żmudny, monotonny, za dużo się nie dzieje, ale jak już ta wyprawa rozpocznie się w Tak, pełni, tak, to tak, jest tak. ciekawe i angażująco. Co ja No. mogę jeszcze od siebie dodać, to, że książka jest bogata w takie brutalne opisy naturalistyczne, Trochę tak. gdzie jak polują na zwierzęta, to jest to dosyć bardzo obrazowo opisane. Zgadzam się. Dlatego fajnie jest tego słuchać zamiast czytać, bo wtedy mniej sobie wyobrażacie i szybciej wam to Szybciej znika z minie. oczu, nie? No właśnie. Czyli co, twoja ostatnia? Moja też już Tak, ostatnia ostatnia była. książka będzie z kategorii wybitne, czyli Mroczna Materia. Przepraszamy za ruszanie kadru, ale to Kicia nie my. sprawdza, czy stabilnie. Tak. Mroczna No, Materia opowiadaj. jest wybitnym cudem science fiction, które, mimo że powstało chyba w 2015 czy 2016 Sprawdzam. roku, już jest klasyką moim zdaniem. Tak? To już jest Dokładnie taka powiedziane. książka, która wpisała się do 16. kanonu literatury science fiction. Jeśli lubicie science fiction, a nie czytaliście Mrocznej Materii, to Nadrabiajcie. czytajcie. Nadrabiajcie. Nawet nie musicie Kosiarzy kontynuować, tylko Mroczną To? Materię, tak. Tak? Uważam, że to jest większy klasyk już na ten moment. No, powiem tak, powiem tak. Mamy tutaj historię Jasona, który w tajemniczych okolicznościach zostaje porwany i musi sobie poradzić z trudną sytuacją, w jakiej się znalazł, skomplikowany. I tyle mogę wam powiedzieć, bo wszystko, co powiem, okaże się spoilerem. No, trochę Tu tak. nie można, nie Nie czytajcie czytajcie nawet tyłu. opisu. Po prostu weźcie książkę, pomyślcie sobie: ok, Kuba i Julka mówią, że dobre, to ja przeczytam w ciemno, Znaczy, zaufam im. jeśli lubicie to, co my mniej więcej, i po takie książki podobne sięgacie, to na Tak, pewno. jeśli nigdy nie czytaliście science fiction, to prawdopodobnie ta książka też A nie jest ja dla to was. była moja pierwsza. Chyba, Ok. nie wiem, czy albo to, albo Ale ten. wtedy, wiesz, to jest ryzyko, że to już nie siądzie tak, jak ktoś nie zna.
Ale to też, bo science fiction się kojarzy z jakimiś podróżami w kosmos, jakimiś takimi, wiecie, nazwami, planetami, nowymi rasami i tak dalej, a tutaj mamy zwykły nasz świat i naukowców. I to jest koniec Tak. tego science fiction. No tak. Więc to nie jest takie science fiction pełną gębą, tak samo jak nie jest Douglas Adams Tak. taki, ale Zdecydowanie. uważam, że to jest bardzo dobre na początek. To też było jedno. Myślisz? No pewnie, ja mówię ci, no to była Dobrze. moja pierwsza albo druga, Dobrze. albo jak się nazywa pierwszy tom? Tego. Autostopem przez galaktykę. No właśnie, Chwilę zawieszenia więc w albo mózgu. Autostop był moim pierwszym, gdzie to jest takie, Tam to jest że. bardziej fantastyka niż science Nie, no fiction. jest science fiction i cały czas są w kosmosie. No tak, ale tam jest bardziej fiction niż science. O to mi chodzi. No okej. No takie bardziej humorystyczne, ale dla mnie to jest spoko na początek. Jak Okej. gdybym nie przeczytała tego, to myślę, że w ogóle ten gatunek by mnie nie interesował na Bardzo dłuższą metę. możliwe. W każdym razie cudo. Po No, prostu cudo literatury ja światowej. zawsze o niej mówię, że to jest moja ulubiona książka o miłości, która nie jest książką o miłości. To też prawda. Jest tak wzruszająca, tak piękna, tak. Przeczytajcie. Tak, to naprawdę nie można jej streścić tak, żeby was zachęcić bardziej, bo wszystko będzie spoilerem. Akcja rozpoczyna się już od pierwszego rozdziału. Tak. Nie bawimy się w jakieś wstępy, opisy, tylko po prostu jazda. Tak, wrzuceni od razu Tak. w akcję. I to by było chyba wszystko. Tak, fajnie, że tak zakończyliśmy taką fajną, bardzo naszą książką i cieszę się, że tobie też się tak spodobała, bo ja czytałam chyba 3 lata temu ją, albo chyba 3, więc już dawno i cały czas w moim sercu jest w topce książek i wydaje mi się, że zostanie tam na zawsze. Może gdzieś Bardzo tam będzie możliwe. troszkę niżej spadać, ale zawsze w tych takiej grupie ulubieńców na całe życie zostanie. Mam nadzieję, że wy też ją przeczytacie i z tych wszystkich książek chociaż po tą jedną sięgniecie, Tak, bo myślę, że jest z tych tego wszystkich, które warta. dzisiaj pokazaliśmy, to Mroczna Materia najbardziej nadaje się na takie polecenie, I dla takie chyba czytanie. największej ilości osób mogłoby się spodobać. Tak mi się wydaje. Myślę, że tak, że jest dosyć też szeroka swoim tematem. Jeśli ją czytaliście, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie, bo słyszałam o Blake'u Crouchu różne opinie, ostatnio jakieś negatywne, ale od osoby, która nie czytała tej konkretnej książki, więc jestem ciekawa, jak wy ją odbieracie, jeśli czytaliście. A ta jedna to no trzeba. Także dziękujemy wam bardzo. We trójkę już się żegnamy z wami i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Cześć!